Witam słuchaczy portalu 100miloczny.pl, godzina 20:55, piątek. Z tej strony Emil Marecki, jest ze mną Krzysztof Betkier. Rozpoczynamy rozgrzewkę przed spotkaniem pierwszej ligi 100 miloczny ŁKS Łódź. Szybkie przypomnienie faktów, co się działo tydzień temu. 100 miloczny wygrał 2-1 z Odrą Opole. O tym meczu już bardzo, bardzo dużo powiedzieliśmy. Ale zwycięstwem należy się cieszyć. Przypomnijmy, zwycięską bramkę w drugiej połowie strzelił Adam Szczutowski, a w pierwszej połowie na 1-0 strzelił bezpośrednio z rzutu rożnego Jurich Karolina. A nasz najbliższy rywal ŁKS Łódź zremisował w derbach z Widzewem Łódź 2-2, podnosząc się z wyniku 0-2, wyciągając na 2-2. To jednak nie uchroniło Wojciecha Stawowego od uratowania przysłowiowego stołka. Pożegnał się po tym spotkaniu z drużyną łódzkiego klubu sportowego i nowym trenerem ŁKS-u został Ireneusz Małnot, ale o tym jeszcze porozmawiamy w dalszej części naszej rozgrzewki. Fajnie, że 100 mil wygrał w zeszłym tygodniu. Już rozmawiałem o tym meczu dużo z Piotrkiem Gajewskim w rozmówkach biało-niebieskich. Nie wiem, czy pamiętasz, jak poprzednią rozgrzewkę robiliśmy przed Odrą, to ja byłem taki pełen dobrych nadziei i jakiegoś takiego dobrego przeczucia i to się sprawdziło. Co prawda w bólach rodził się ten sukces 100 milu, to zwycięstwo i ten pierwszy w tym roku komplet punktów, ale najważniejsze, że 100 mil fajnie zaczął i dobrze skończył ten mecz, przywożąc do Olsztyna bardzo cenne 3 punkty, bo zbliżyliśmy się do Odry, gdzieś to wszystko powolutku zaczyna się klarować, żeby 100 mil nie musiał się martwić już o nic w tym sezonie. Zawsze się będzie trzeba o coś martwić. Jak nie otrzymanie, to o coś innego, ale to takie moje tutaj filozofowanie, ale no teraz czeka, to już historia, mecz z Odrą, zapominamy, króciutkie przypomnienie, tylko tak dla faktów, oczywiście wszyscy doskonale wiemy co i jak, ale przechodzimy teraz do spotkania z ŁKS-em Łódź. I co sądzisz o tym spotkaniu, które już jutro o godzinie 13? Jeśli mam być szczery, to gdyby został w ŁKS-ie trener stawowy, to bym miał bardzo, bardzo optymistyczne przewidywania przed tym spotkaniem, że jesteśmy w stanie tutaj urwać punkty faworyzowanego mu rywalowi. Ale zmienił się trener, gdzieś ta koncepcja gry zapewne zostanie zmieniona. Być może zostaną zmienione jakoś personalia w ŁKS-ie i tak naprawdę 100 mil nie wie za bardzo, czego się tak do końca spodziewać po ŁKS-ie, bo po grze ŁKS-u za trenera stawowego wiedzielibyśmy, jak będzie grał ŁKS i coś można by było przeciwstawić wtedy temu rywalowi, a teraz nie wiadomo, co tam trener Mamrot wymyślił. Trener Mamrot na konferencji prasowej mówił, że no, w tym meczu najważniejszy będzie dla niego wynik. Tak, więc tak. Na pewno coś pozmienia, ale czy dużo mocno zamiesza, czy zrobi tak jak Adam Majewski zaraz po przyjściu do 100 milu i zmienił ustawienie i 100 mil zaczął grać kompletnie innym ustawieniem? Tego nie wiem. Ireneusz Mamrot uciekał od tych odpowiedzi na konferencji prasowej z wiadomego względu, ale podkreślał, że liczy się dla niego w tym momencie wynik, więc wcale nie jeszcze w meczu z Tomilem nie kibice ŁKS-u, nie zobaczył na pewno ŁKS-u tak grającego, jakby trener Ireneusz Mamrot chciał, bo najważniejszy będzie dla jego zespołu wynik. Dla 100 mil oczywiście to nie zmienia nic, bo jakby tutaj ciężkie zadanie przed Piotrkiem Klepczarkiem, który tutaj, jeżeli chodzi o tę analizę, zawsze to przygotowuje. No i co, pozostaje nam grać swoje tak naprawdę, a jak gra 100 mil wszyscy doskonale wiemy i trener Adam Majewski tutaj w ogóle nie chce, nie będzie nic zmieniał, więc wiemy jak gra 100 mil i w tym trzeba upatrywać szansę na punkty, o to, żeby nam wychodziło to, co my gramy jak najlepiej. No. Gdzieś i w meczu z GKS-em Tychy i w tym spotkaniu z Odrą Opole można było zobaczyć jakieś kilka fajnych, ciekawych schematów, jakieś pomysły na rozegranie piłki. Ja myślę, że kluczowym w tym spotkaniu będzie opanowanie środka pola. Jeżeli
Stomil będzie potrafił przeciwstawić się dobrze grającemu piłką ŁKS-owi w środku pola, gdzieś przerwać te ataki, odebrać piłkę, to nie powinno być źle. Ale jeżeli damy się zdominować w środku pola i ŁKS będzie prowadził sobie grę tak, jak będzie chciał, no to nie mamy szans. Musimy po prostu zdominować środek pola, a przynajmniej próbować przechwyty robić, bo ja innego wyjścia tutaj nie widzę. Stomil nie ma nic do stracenia. Nie ma nic do stracenia w tym i może... meczu. No tak, oczywiście, że tak. I ja bym sobie życzył, żeby ten mecz był coś w tym stylu jak z Górnikiem Łęczna, gdzie byliśmy skazywani na porażkę, na pożarcie, też wielka niewiadoma, ciężki przeciwnik z górnych rejonów tabeli. Dwa razy Hubert Szramka wtedy, prawda, zaskoczył, pokazał to coś. I też zaskoczył wtedy trenera Kamila Kieresia i może tutaj trener Adam Majski będzie chciał może czymś zaskoczyć, jakimś jednym zawodnikiem, ktoś tutaj. Tylko kto? Kto, pytanie, kto mógł być takim czarnym koniem w tym spotkaniu, jeżeli chodzi o Stomil? No, czarnym koniem. Jest przede wszystkim jedna niewiadoma, chociaż tu eksperci i znawcy już się wypowiadają, że wiedzą, kto tam zagra. Kogo masz na myśli? Chodzi mi o środek i zastąpienie... Ale kto jest tym ekspertem i znawcą? No, chodzi mi o kibiców, tak, Stomilu, że na pewno zagra Ogrodowski, a tutaj wcale ja bym tak nie był pewny w 100%, że na pewno Skrzypczaka zastąpi Ogrodowski, bo być może, bo ostatnio trener Majewski po prostu stawia na takiego rosłego zawodnika w środku pola, jako defensywną szóstkę, więc żeby nie zmieniać tutaj jakby charakterystyki zespołu, być może postawi właśnie na Tecława, o to, o czym ja rozmawiałem z Piotrkiem Gajskim, ale być może, że zagra tam filigranowy Ogrodowski, który będzie mógł przeciwstawić też inne walory w środku pola rywalowi. Natomiast czarnym koniem być może do pierwszego składu wróci Koki Hinokio i wtedy Szramka wchodziłby z ławki, ale jak będzie, no zobaczymy. Bo Koki Hinokio jakby stracił miejsce w wyjściowej jedenastce, ale Szramka też niczym nie zachwycił. Jeżeli chodzi o właśnie, ta jedna niewiadoma, tak? Przypomnij, Mateusz Skrzypczak wierzył te kartki w poprzednim spotkaniu z Odrą Opole, czy jeszcze w rundzie jesiennej w barwach Puszczy Niepołomice, czyli łącznie 5, po czwartej się pauzuje, dlatego on w tym meczu na 100% nie zagra. No i tutaj analizując to, co się działo podczas okresu przygotowawczego, za kogo wchodzi... Skrzypczak był tym podstawowym wyborem, jeżeli chodzi o wyjściowe jedenastki w sparingach. I kto za niego wchodził? Ogrodowski. Ogrodowski. Mhm. Gdzie grał Tecław? Na środku obrony. Właśnie. I pytanie, czy teraz nie było ćwiczonych takich wariantów w żadnym sparingu i wracamy z Tecławem do środka? Logika mówi, że nie, ale ten element zaskoczenia mówi tak. No tak, ale z drugiej strony trener Majewski lubi obrońcę wstawić na środek pola, tak? Tak trochę śmieszkuje, ale chodzi mi o Jonatana Straussa, tak? Gdzieś tam wystawiał go z konieczności na środku pola, więc może teraz z konieczności Jakub Tecław zagra. Wiesz, dlaczego tak optuje tutaj za Tecławem na środku pomocy? Bo cały czas mam w głowie jego historię w Stomilu, tak? Czyli ten fatalny początek w obronie, kiedy z Tarasenką rozłożyli mecz w Bełchatowie, tak? Gdzieś wsadzony na minę przez Piotra Zajączkowskiego, Kuba po prostu nie dał rady, wiesz, tak? A później daleką wrócił... historię. No tak, sięgasz. Daleką, ale na tej obronie jakby się nie sprawdził, ale jak już trener Zajączkowski ponownie mu zaufał, odkopał go z szafy i wstawił go na środek pomocy, to zupełnie inny piłkarz. No tak, ale pamiętaj, że Jakub Tecław u trenera Adamajewskiego no troszeczkę grał tam na wiosnę, rzeczywiście grał na wiosnę. I grał na środku pola. W środku pola, no. Zobaczymy. Idąc logiką, Krystian Ogrodowski, idąc właśnie tym elementem takim bardziej zaskoczenia, to no może rzeczywiście Jakub Tecław, ale jeżeli miałbym wybrać jednego, no to stawiam na Krystiana Ogrodowskiego. Mhm. No zobaczymy, no przekonamy się za kilka. Czy jeszcze jakieś tam zmiany? W obronie chyba nie, no to
to się jakoś tam sprawdza, prawda? Jakoś to idzie, tak. Może nie jest rewelacyjnie, ale też w jakiś tam sposób umiemy się bronić. W tym ostatnim spotkaniu z Odrą Opole, no to już był taki napór Odry, która grała w przewadze, że no tam musieli coś wcisnąć w końcu, nie? No to tak... No wiesz, musieli, nie musieli, no, tak? No musieli, nie musieli, ale jednak wiesz, no taki był napór, taka przewaga i Znaczy, no nikt tam nie ma pretensji o tą utratę bramki, no piłkarze pewnie na sobie wściekli, aczkolwiek Jonathan Strauss w rozmowie ze mną, którą robiłem do Gazety Olsztyńskiej, mówi właśnie, że żałowali trochę, że właśnie że nie dowieźli tego prowadzenia do przerwy, ale mówić, że w szatni spokojnie, bez żadnego ciśnienia wychodzimy i robimy swoje. I później uśmiechnęło się do 100 milu szczęścia, prawda? I to jeszcze dało wiatr w żagle drużynie. No więc ta obrona pewnie tak będzie wyglądała, że na półprawy Byrtek, na środku Rafał Remisz, który dzisiaj obchodzi urodziny, tak więc jeszcze tutaj składamy przy okazji najlepsze serdeczne życzenia. Może zrobi sobie jutro jakiś fajny tak, prezent. Tak, najlepszy prezent właśnie to będzie jutro zwycięstwo w tym meczu. Jeszcze jakby bramkę strzelił, ojej, to by było super. Wczoraj na oficjalnej stronie Marek Klejc właśnie opublikował, raczej została opublikowana jego rozmowa Marka Klejca właśnie z Rafałem Remiszem i tam ani słowa o 100 minut, było trochę wspominek, no i tam Rafał właśnie wspominał, jak celebrował to, że spodziewa się dziecka. I ta bramka strzelona przeciwko 100 milowi, to może teraz strzeli przeciwko ŁKS-owi i będzie mógł celebrować swoje na przykład urodziny. Prawda? Też fajna byłaby ta puenta tego wywiadu, tej historii z tego tygodnia. Ale to oczywiście takie roszczenia mocno życzeniowe. Oczywiście, bardzo bo, oczywiście, tak. No jak zawsze mówimy w tej rozgrzewce, nie nakręcamy się jakby negatywnie, szukamy tych pozytywów, bo do meczu niecałe 24 godziny i z takiego założenia tutaj czysto kibicowskiego wychodzimy, że nie będziemy się przypadkiem tutaj nakręcać. I jeszcze, Irene, jeszcze kilka zdań tutaj o trenerze Mamrocie, który tutaj do Olsztyna nie lubi przyjeżdżać. Tu jeszcze ani razu nie wygrał, ani z Chrobrem, ani z Arką Gdynia ostatnio. Będzie drugi raz już w tym sezonie w Olsztynie. Tak więc oby ta pasa tego, że nie lubi tu przyjeżdżać, została kontynuowana, ale jak wiemy, te pasy w Olsztynie zawsze są tutaj... Lubią się przerywać, mhm. Tak? A zdecydowanie lepiej sobie radzimy na wyjeździe. No właśnie, 100 mil to jest martwiące z jednej strony, bo 100 mil przestał być drużyną własnego boiska w jakiś tam sposób. Lepiej sprawujemy się na wyjazdach, ale wiesz, tak myślałem właśnie pod kątem rozgrzewki nad tym i wydaje mi się, że głównym powodem jest jednak to, co się dzieje na trybunach, czyli te puste trybuny i 100 mil nie korzysta, tak? Z tego, że jednak tutaj zawsze ta energia w ten czy w inny sposób, ale zawsze go niosła. I od kiedy nie ma kibiców na trybunach, to 100 mil słabo sobie u siebie w domu radzi. To oczywiście może też dotyczyć każdej innej drużyny, ale... Można szybko obalić, bo ja na przykład razem z kibicami pomijam fakt, że nie liczę tych spotkań jeszcze za czasów prezesa, który teraz jest ekspertem ligi, co do Ligi Mistrzów. Ale przecież remis z Bełchatowem, remis z Resowem, to jeszcze z kibicami. Już wtedy zespół u siebie grał słabiej. Zwycięstwo oczywiście z Zagłębiem Sosnowiec, tak? No ale to spotkanie no, trzeba było wygrać, tak? Potrafiliśmy też z kibicami, bez kibiców wygrać z Górnikiem Łęczna. To może to jest po prostu tak się dzieje, tak? No dzisiaj trener Adam Mański na konferencji prasowej powiedział, no jest to niewytłumaczalne, no bo to wiesz, no my lubimy tak, ja też Jonka się o to zapytałem w wywiadzie, nie? Dlaczego tak się dzieje? No, to wiadomo, no tak pytania, to jest takie ciężkie i niewdzięczne pytanie, żeby na to odpowiedzieć. Jonek się śmiał w tym wywiadzie, że wynajmą sobie autokar, przejadą się do Olsztynka i z powrotem i poczują się, jakby byli na wyjeździe, wyjdą z tego autokaru i wygrają. Będą lepiej grać. I tak. Będą lepiej grać i wygrają. No, tak? No, tak można sobie tutaj to interpretować.
Można gdybać tak naprawdę, bo to jest pytanie z serii tych na gdybania, a nie na taką odpowiedź jakby mocno analityczną. Może, daj Boże, żebyśmy jutro z tym ŁKS-em wygrali skromne 1-0 jak w 95 roku na inaugurację sezonu 95-96. Po bramce Adama Zajera. Najlepszy w historii sezon Stomilu. Nie musi tutaj paść jutro, nie wiadomo ile bramek, takie skromne 1-0, bierzemy w ciemno. Po bramce Adriana Szczutowskiego? Nie widzę w tym problemu, żeby Adrian strzelał bramki co mecz, tym bardziej, że na pewno nie, wyjdzie. Nie, no ja też problemu nie widzę, ja bym się bardzo cieszył. Bo jutro wyjdzie w podstawowej 11, no bo Grzegorz Kuświk nadal niezdolny do gry, a nawet jakby był zdolny do gry, no to umówmy się, no Adrian robi swoją robotę, w każdym meczu strzela bramkę, no to czego wymagać więcej od napastnika? Jak nie strzelania bramek, prawda? No dokładnie. Znajduje się tam, gdzie trzeba, dwie bramki, co mecz. Mi się wydawało, że ta pierwsza z Odrą to też jego, bo to tak wyglądało z no tej tak, kamery tak, najpierw, no to wiadomo, nie? Że to on wyskoczył do tej główki najwyżej i tam zaskoczył. Nie, ale nie odbierajmy Jurichowi bramki, bo już mu kiedyś Kowalonok odebrał asystę, tak? To my nie odbierajmy mu tej bramki, nie? Jasne, jasne. Nie, no to wiesz, no to zawsze ciekawa sytuacja, że byliśmy świadkami strzelonej przez 100 mil bramki bezpośrednio z rzutu różnego, bo ja sobie takiej osobiście bramki nie przypominam. Nie, na żywo chyba nie widziałem takiej bramki strzelonej, nie wiem. Może tutaj kto nas słucha, albo kto będzie z odtworzenia słuchał, jeżeli ktoś pamięta takie zdarzenie, strzelenie bramki bezpośrednio z rzutu różnego, jeżeli chodzi o piłkarza Stomila, a może rywala, jeżeli chodzi o meczu ze Stomilem, to piszcie w komentarzach. Chętnie wrócimy do tej sytuacji. No, trochę wspominaliśmy już te początki tych wspomnień, jeżeli chodzi o mecze z ŁKS-em. Łódź, no to ja pamiętam, byłem na tym meczu, inauguracja, no naprawdę, no. Często do tego meczu też wraca Arek Klimek, co z nim rozmawiamy, że to był jego pierwszy występ, prawda, w Stomilu, tak. Mocno nieskuteczny wtedy, ale ja pamiętam to zwycięstwo ze stadionu i jeżeli chodzi o mecze z ŁKS-em, to chyba będzie takie spotkanie, które najbardziej pamiętam, zapadło mi w pamięci, bo to spotkanie ostatnie, w którym zagrał Jacek Płóciennik już w barwach ŁKS-u, a ostatnie w swoim życiu tutaj na Piłsudskiego, to wydaje mi się, że tego meczu nie oglądałem na żywo, słuchałem w Radiu Olsztyn. Ja nie pamiętam. Powiem ci szczerze, że mi jakoś oprócz właśnie tego jednego spotkania z sezonu 95-96, te mecze z ŁKS-em nie zapadły mi w pamięć. Nie wiem, dlaczego tak jest. Bardziej gdzieś wbudowały mi się w tożsamość mecze z drugim łódzkim klubem. A z tych meczów, jeżeli chodzi o ŁKS, no to te ostatnie spotkanie u nas z ŁKS-em, czyli sezon 17-18 i remis 2-2. Tam zresztą obecny piłkarz Stomilu, Wojtek Kuczek, strzelił pierwszą bramkę dla ŁKS-u. Komentowaliśmy to spotkanie razem. Wspominam też w tym samym roku, w sierpniu, bo tu była, to tutaj graliśmy w grudniu. W tym samym roku, w sierpniu, byliśmy w Łodzi po raz pierwszy na tej nowej trybunie przy Alei Unii, gdzie przegraliśmy po padolinie bryły i takim karnym przez sędziego Jarzębaka podyktowanym bardzo mocno wątpliwym. Przegraliśmy 0-1. To też mocno pamiętam to spotkanie, bo tam było tak strasznie gorąco na tej trybunie. No i to tak te nowe mecze. A te z tych starych, to tak jak wspominałeś, ten mecz inaugurujący wtedy tamten sezon, drugi sezon w Ekstraklasie z Stomilu. A tak jakoś gdzieś mi jest te mecze z ŁKS-em uciekają. Jest jedno takie spotkanie, które opisałem w wybranych wspomnieniach redakcji przecież, a którego chyba po prostu nie wiem, no chyba się nie chce pamiętać. Ostatni mecz z Stomilu pod szyldem MOKS, druga liga, niedziela, gorące popołudnie, ostatni mecz w historii klubu, wszyscy wiedzieli, no garstka tam była, pewnie ciebie wtedy nie było, tak? Nie, nie było. Ja byłem na tym meczu. Wiedzieliśmy wtedy, że to już jest koniec, że nie wiadomo, co przed nami. Były jakieś tam nadzieje na reaktywację Stomilu,
może tego każdy, ale byłem na tym meczu i pamiętam, że jakoś tak było to smutne widowisko, ale na pewno nie przeżywałem tego tak jak rok wcześniej spadnięcie z Ekstraklasy, bo wtedy jeszcze się łudziliśmy, że jest jakaś szansa na utrzymanie. Ta porażka z Brooklynem wtedy no doprowadziła wiele osób do łez, a to spotkanie z Eukesem ostatnio już dawno po spadku, już wszyscy jakoś się z tym pogodzili. Było to w sercu ten niepokój, co będzie dalej ze Stomilem. Ale no, nie było to tak, nie było takiej traumy wtedy, tak, jeżeli takiej kibicowskiej traumy. Ale ten mecz utkwił mi w pamięci, chociaż teraz tak jak w tej rozmowie jakoś nie chciałem do niego wracać chyba podświadomie. I jeszcze takie spotkanie, jeżeli chodzi o wspominanie z ŁKS-em Łódź, to za czas to w 2013 roku, gdy w pierwszym sezonie pierwszej ligi, za czasów, gdy trenerem ŁKS-u był Piotr Zajączkowski, ale on tam ich trenował 2-3 mecze, bo później ŁKS przestał istnieć. Dograli tylko spotkanie do końca marca, tak żeby nie musieli oddać jakichś pieniędzy z miasta i pech chciał, że w Olsztynie z nimi zremisowali. Tak, a później wszyscy zostali za to walkowo, za nich walkowali. Tak, nie? Tak, a pech chciał, że my to spotkanie zremisowaliśmy i Grzesiek Lech wtedy rzutu karnego nie wykorzystał. To tyle ze wspominek, jeżeli chodzi o mecze ŁKS-u i Stomilu. Jeżeli chodzi o kalendarz innych spotkań, to jutro Stomil w centralnej lidze juniorów U17 gra na wyjeździe z Legią Warszawa. I wy o tym w ostatnich rozmówkach biało-niebieskich, jak dobrze was słuchałem, nie rozmawialiście w ogóle o tym spotkaniu. No nie rozmawialiśmy o CLJ-ce w ogóle, tak, masz rację. Nie rozmawialiście, a kto się nie wybrał na spacer na Dajtki, to naprawdę niech żałuje. Bo to było coś, czego w seniorskim futbolu nie zobaczysz. Chyba, że gdzieś tam w A-klasie, B-klasie może. Bramka za bramkę, kupę goli. 11 goli, zwrot akcji, emocje do samego końca. Zwycięska bramka wpada w 93 minucie, z rzutu wolnego. Mam to na wyciągnięcie ręki, bo nagrywałem film z tego momentu. Naprawdę, bardzo, bardzo duże emocje. A naprawdę, no i nie powinienem o tym mówić głośno, ale trochę osób spacerowało sobie za płotem. Więc tutaj nikt nie może mieć jakiś uwag, że szkoda, że tych meczów nie ma tego, że nie można ich obejrzeć tego, bo kto chce na spacer, można sobie wybrać na Dajtki, bo jak mówię, blisko na lotnisko, blisko do lasu, blisko nad jezioro. Ale naprawdę świetne, świetne spotkanie, no super się to oglądało i to taka odskocznia od tego wszystkiego, taki ofensywny futbol. Widziałem też, że teraz rusztowanie powstało na Dajtkach. Rozmawiałem z Pawłem Piekutowskim, że chyba teraz już będą też robić transmisję na żywo z tych spotkań, więc każdy kibic z Stomilu na całym świecie będzie mógł tą ligę, centralną ligę oglądać. No widać, że warto. Bo Adam Zer jest gwarancją tego, że tam będzie się działo. W jedną albo w drugą stronę, że ci piłkarze nie będą odpuszczać, on ich tak zmotywuje, że oni chodzą jak nakręceni. Teraz czeka ich spotkanie z Legią Warszawa. Ciężko mi wyrykować. To jest młodzieżowy futbol. Może być w jedną albo w drugą stronę, tak? Zobaczymy. Trzymamy kciuki, to będzie w tym samym terminie, co jutrzejszy mecz o godzinie 13, więc tam podczas relacji będę miał wynik na żywo, będę wam podpowiadał, więc ty będziesz mógł o tym wyniku głośno mówić. No i rezerwy zagrają w Stomilu w niedzielę z Tęczą Miłomyn na sztucznym boisku w Ostródzie. W Ostródzie też blisko nad jeziorko, jeżeli chodzi o takie warunki spacerowe. To ostatni sprawdzian przed startem Forbet czwartej ligi. Teoretycznie te rozgrywki mogą nie ruszyć, bo te obostrzenia są tak w rozporządzeniu, jest tak zagmatwane wszystko tego, dziwnie rozpisane, że Pomorski już zawiesił rozgrywki czwartej ligi, a Mińsko-Mazurski mówi, że robimy wszystko, żeby ta liga wystartowała. Tam w ogóle jest taka kuriozum dla mnie, bo młodzież może grać, nie ma problemu. Mogą grać ci, co dostają jakieś tam grosze, stypendia czy coś. Albo są na jakichś minimalnych tak, wynagrodzeniach. Wynagrodzeniach, tak.
A ci, co, nie wiem, grają w czwartej lidze za darmo, na przykład jak w Armii Olsztyn, to teoretycznie nie mogą grać. A są zarejestrowani przez normalnych, Tak, oficjalnych, tak, prowadzonych tak. Ja przez nie mogą związek tam grać, rozgrywkach i to bo jest. gdzie naprawdę to już nie mówię o tych trybunach, że jakby ta garstka kibiców weszła, to też by się nic się nie działo strasznego. A już nie mówię o tym, że ci piłkarze, którzy są, no, którzy się nie zarażają między sobą. Znaczy, no, jakieś tam zarażenie mogą być, okej, okay, nie, ale no, uprawiają sport, no, robią coś zdrowego, no. I to jest kuriozum, że ci, co dostają 200 zł co miesiąc stypendium z urzędu miasta czy tam gminy, mogą grać, a ci biedniejsi, co nie mają kasy, to jeszcze są biedniejsi, bo grać nie mogą. Doszło do takiej kuriozalnej sytuacji w trzeciej lidze. Znicz Białapiska gra u siebie z Olimpią Zamrów i oni swojego meczu nie mogą zagrać na Warmińsko-Mazurskim. To co zrobili? Wynajęli boisko w Kolnie, w Podlaskim, gdzie już grać mogą. No tak. To jest kuriozum. To jest dopiero kuriozum tej całej sytuacji. Znicz Białapiska, przecież tam jest dużo piłkarzy, którzy nie dostają stypendiów. No nie dostają, bo tam prezes ich po prostu zatrudnia w swoich firmach. I oni w ramach pracy grają w Zniczu Białapiska. Nie wiem, jak to tam formalnie, ile muszą być tygodni, to nieważne, ale no nie dostają stypendiów No tak jak kiedyś i wedle, zawodnicy tak, 100 milu byli zatrudnieni w wedle 100 milu. regulaminu grać nie mogą. No ale Znicz poszedł, obszedł to i wynajął boisko w Podlaskim. No i gra w Podlaskim. Tak, i grać może. Ale dobrze, że związek poszedł tutaj na rękę organizator, Ale że... to związek, no, poszedł, no, związkowi zależy, bo w trzeciej lidze nie ma teraz, nie można przekładać zbytnio spotkań, bo w trzeciej lidze jest tak, że rozgrywasz pełną kolejkę, jak tam po 20 parę zespołów w trzeciej, rozgrywasz tą kolejkę i ta tabela się dzieli na mistrzowską i spadkową, więc nie możesz przekładać tego meczu zagrać w maju, bo już będzie po rundzie, więc oni muszą to łupać. No muszą, Później muszą. następnym będą mogli sobie może tam przekładać, nie, jakoś tam kombinować, tak? Czekać na tą sytuację, a tu. No i wracam do tej czwartej ligi. Miejmy nadzieję, że za tydzień ta czwarta liga ruszy. Będziemy mogli śledzić poczynania 100 minut, czy 100 minut się utrzyma w czwartej lidze. W sobotę sparring z Tęczą Miłomłyn, a za tydzień wyjazd do Iławy na mecz z Jeziorakiem. Mecz domowy w Iławie. W Olsztynie nie ma gdzie grać czwartej ligi, nie mamy boisk. To też jest sprawa dla, jak to się ostatnio powszechnie mówi. Jak jakiś ciężki temat, tego to jest sprawa dla kota. Sprawa dla kota. To jest temat boisk w Olsztynie, temat wałkowany od kilkunastu Tak, lat i i nic to się nie zmienia. nie program na I rozgrzewkę, oczywiście, oczywiście, że to pewnie, że tak, bo na to rozmówki biało-niebieskie. jak najbardziej. Tylko kto do nich przyjdzie, żeby powiedzieć, dlaczego tak jest. No, dobra, dziękujemy. Koniec rozgrzewki przed meczem. 100 Miloszyn, ŁKS Łódź, godzina 13. Cały mecz będzie do obejrzenia z jednej kamery na IPLi. Cały mecz skomentują dla kibiców 100 Milu na Facebooku 100 Miloszyn, 100mil.olsztyn.pl. Krzysztof Betkier i Magdalena Gawrońska. W poniedziałek z Krzysztofem nagrywamy rozmówki biało-niebieskie, Miejmy nadzieję, że w bardzo dobrych humorach. które będą dostępne od wtorku z samego rana. No i to wszystko. Odsyłamy na nasz portal. Tam oczywiście jak najszybsze informacje dotyczące Dumy Warmii. Cześć, dzięki, że byliście z nami. Cześć. Na razie.